This was Na Siedem, a piece composed by Dawid Lubowicz, performed by Atom String Quartet, recorded live in 2010, the year Atom String Quartet was founded. Hello everyone, welcome to the next episode of the Kościuszko Foundation Quarantine Jazz, the online jazz concert series. My name is Leszek Strzelecki and I'm your host today. Our guest today is Dawid Lubowicz, the founding member of the Atom String Quartet. In the previous two episodes, we hosted Krzysztof Lęczowski, the cellist, and violinist Mateusz Smoczyński. Our guest today, as I said, is another violinist, Dawid Lubowicz. Welcome to the program, Dawid. Nice Hello. To see you. Hello, everyone. Nice to see you also. Słuchaliśmy utworu Na Siedem. Pytanie do ciebie, opowiedz o tym utworze. Jesteś jego kompozytorem i aranżerem. Ale zanim do tego dojdziesz, powiedz kilka słów swoją stronę historii, jak to się w ogóle zaczęło z tym kwartetem. Jesteś jednym z jego założycieli. Tak, jest to prawda. Jestem jednym z założycieli i pomysłodawców w ogóle do powstania tego zespołu. To pytanie najczęściej w ogóle pada w naszą stronę od dziennikarzy. Zaczęło się to tak, że mieliśmy wspólnie z Mateuszem Smoczyńskim pomysł, ażeby stworzyć zespół grający muzykę jazzową, ale na nie do końca jazzowych instrumentach. I tutaj mam na myśli skrzypce. A dlatego ten pomysł się narodził, ponieważ obaj z Mateuszem, studiując muzykę klasyczną, wiedzieliśmy o tym, że gramy również poza godzinami studiowania, że tak powiem, jazz. No i jazz był po prostu naszą jakby miłością poza muzyką klasyczną. I stwierdziliśmy, że postaramy się założyć kwartet smyczkowy, coś na wzór amerykańskiego Turtle Island Quartet. No ale ten pomysł niestety kiełkował chyba z 5 lat, ponieważ naprawdę na wagę złota jest, aby znaleźć altowiolistę, który improwizuje, i przede wszystkim wiolonczelistę, który po prostu umie połączyć rolę kontrabasisty, akompaniatora, że tak powiem, wypełniacza harmonicznego, bo w naszym zespole nie ma fortepianu, nie ma gitary, nie ma perkusji, czyli trzech tak naprawdę bardzo ważnych instrumentów w muzyce jazzowej, więc to naprawdę było duże wyzwanie dla nas, ażeby stworzyć coś właśnie na wzór sekcji rytmicznej oraz w ogóle, żeby powstała harmonia z czterech linearnych instrumentów, które grają tak naprawdę jednym głosem każdy. No i taki się pomysł narodził. Pewnie już koledzy, moi przedmówcy o tym mówili, że w pewnym momencie objawił się Michał Zaborski na kursach klasycznych w Zamościu, kiedy na pewien jam session przyszedł z altówką i zaczął grać muzykę jazzową i zaczął normalnie improwizować jak rasowy jazzman. A z kolei Krzysiek Lęczowski nagrywał w tym czasie swoją płytę jazzową na gitarze u Mateusza, a w zasadzie jego brata, w studio. No i stąd właśnie skojarzenie faktów, że Krzysiek przecież po uczelni chodzi z wiolonczelą na plecach, więc od razu zaproponowaliśmy mu, żeby zapytaliśmy, czy gra też na wiolonczeli jazz. On mówi, nie, absolutnie nie, w ogóle na wiolonczeli to się no nie da i tak dalej, ale namówiliśmy go i się udało, zaczął po prostu iść w tą stronę. I tak właśnie powstał Atom String Quartet, była pierwsza próba w 2010 roku. Krzysztof opowiadał, że o tym właśnie, w jakim sposób on się załapał na ten kwartet, że on w ogóle nie miał pojęcia o tym, jak grać jazz na wiolonczeli, w związku z tym koncentrował się na kompozycji i aranżacja początkową, ale wydaje się, że jemu to całkiem dobrze idzie, granie, improwizowanie. Na siedem, skąd ten tytuł? Na 7. Mnie zawsze fascynowały rytmy nieparzyste, jeśli chodzi o muzykę, bo wiadomo, że w naszej szerokości geograficznej tutaj w Polsce, w Europie, no nie mówię o Bałkanach oczywiście, ale przynajmniej w Polsce, no multum kompozycji utworów jest na 4/4
lub w rytmie trójdzielnym, jak walce, prawda, czy nawet dwudzielnym, czyli po prostu no, polki lub też tango, powiedzmy, no wiadomo, z innej części świata, ale mnie fascynowały rytmy właśnie nieparzyste, takie bałkańskie, takie trochę połamane na 11, na 5, na 7 i postanowiłem właśnie napisać taki utwór. Ten utwór w ogóle powstał już trochę wcześniej niż powstał Atom String Quartet, bo ja go wykonywałem normalnie z sekcją rytmiczną i rzeczywiście, mówiąc w naszym takim jazzowym tutaj języku, jest mocno pogięty, jeśli chodzi o metrum. Rzeczywiście jeden takt jest na 7, inny takt jest na 5 czwartych, inny na 4, znowu na 3 i to się tak wszystko ładnie przeplata. A że wtedy, jeszcze 10 lat temu, na swoim koncie nie miałem zbyt wielu kompozycji w ogóle, to postanowiłem dotychczasowe utwory przeze mnie napisane zaaranżować na Atom String Quartet i zobaczyć na próbach, jak to działa, czy to w ogóle działa, czy nie działa, bo zwłaszcza takie połamane rytmy, no to lepiej mieć perkusistę u boku, który jednak pomoże w tym liczeniu tego wszystkiego. No ale właśnie zaaranżowałem na 7 na kwartet smyczkowy i zaczęło działać. No tylko że z kwartetem naszym w ogóle to zaczęło działać mniej więcej po pół roku prób intensywnych. Naprawdę, to był ciężki czas, bardzo owocny i myśmy ćwiczyli bardzo dużo. Przed pierwszym koncertem było pół roku prób i to typu co drugi, trzeci dzień, żeby osiągnąć w ogóle coś, żeby to zaczęło brzmieć jak zespół jazzowy, a przecież graliśmy brzmieniem zupełnie klasycznym, musieliśmy sobie wyrobić brzmienie, musieliśmy sobie wyrobić time jazzowy, no i wszystko. No. I tak naprawdę w czerwcu była pierwsza próba, a dopiero w styczniu, pod koniec stycznia, za pół roku, był pierwszy koncert. Przed nowymi nagraniami dalej już pół roku musicie trenować, czy to już teraz idzie szybciej? No nie, to zaprocentowało mocno, bo teraz jest taki czas, że jeżeli my gramy na przykład na koncercie utwory, które już zagraliśmy setki razy, to wystarczy, że po prostu mamy jedną próbę, a czasami nawet spotykamy się na soundchecku przed koncertem, aczkolwiek cały czas też powstają nowe kompozycje, nowe aranżacje i do nich się przykładamy i oczywiście ćwiczymy. Jak to było z najnowszą muzyką, która to jest, bo tam mówiliśmy o przeboju sprzed 10-11 lat, Fast Forward do 20 roku nagraliście muzykę pieśni Mieczysława Karłowicza. To jest wasza najnowsza produkcja jako Atom String Quartet. Skąd ta aranżacja i ten pomysł na Karłowicza? To jest jakaś jak gdyby epidemia. Zaczęło się od Chopina wiele lat temu, a tu na jazzową grywają Pendereckiego, Szymanowskiego, nawet Karłowicza. Czy to jest jazz? No w ogóle jazz to teraz jest tak szerokie pojęcie, że naprawdę to jest taki wielki worek z muzyką, do którego można wrzucić bardzo wiele rzeczy. Dla mnie wyznacznikiem w ogóle muzyki jazzowej jest to, że obowiązkowym elementem musi być po prostu improwizacja. I czy to jest muzyka w takim stylu lub innym stylu, czy to jest jazz mainstreamowy, czy jakiś fusion, czy jakiś bardziej współczesny, czy tradycyjny, jakiś taki old, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, a ma znaczenie to, żeby muzycy po prostu improwizowali, żeby w każdej aranżacji jakby zamieścić miejsce na to, żeby się artysta mógł jakby no wykazać i uzewnętrznić swoją improwizacją. No, pomysł na Karłowicza w ogóle przyszedł z Filharmonii Szczecińskiej. Zaprzyjaźnieni jesteśmy tam z tą Filharmonią, z panią dyrektor. I w tym takim bardzo trudnym czasie pandemicznym dostaliśmy propozycję, żeby nagrać każdy w swoim domu właśnie Karłowicza, ponieważ Filharmonia jest imienia Karłowicza. No i my zaproponowaliśmy pieśni, które były takim fajnym materiałem muzycznym do tego, żeby to przearanżować, bo też należy pamiętać, że my nie staramy się z wielkiego dzieła na orkiestrę symfoniczną robić transkrypcji na kwartet, bo to nie ma sensu w tą stronę, żeby na przykład z poematów symfonicznych Karłowicza robić coś na kwartet, ale z pieśni, które są w duecie, już można to rozbudować.
I wybraliśmy takie pieśni, które mają po prostu potencjał, żeby trochę je zreharmonizować, a przede wszystkim, które mają dobrą melodię do tego, żeby na tej melodii coś stworzyć, jeszcze bardziej to rozwinąć, właśnie włożyć elementy improwizacji. I tak właśnie powstały pieśni. No, dla mnie to taki trochę osobisty też projekt był, bo ja jestem z Zakopanego i wychowałem się w szkole muzycznej imienia Karłowicza. Karłowicz, wiadomo, był związany z górami, więc bardzo byłem dobrze nastrojony do tego, żeby aranżować też te utwory. Myślę, że powstało coś naprawdę ciekawego. Jako ilustrację na poparcie tej tezy, że Karłowicza da się grać na jazzowo, wybrałeś jeden jego utwór we własnej aranżacji Po szerokim morzu z opusu trzeciego, numer 9. Posłuchajmy. Sounds to me it is just an improvisational music. I like that, although, as I said before, I had some misgivings initially. Now, that's your
role as a member of Atom String Quartet. As the other guys, you do not limit yourself to those. You also play other projects, do other projects, and now I'm switching to Polish. Co to są za projekty? Opowiedz nam pokrótce. No, każdy z nas, członków Atom String Quartet, również posiada swój własny, że tak powiem, osobisty projekt, w którym jest po prostu band liderem, czy też solistą, zwał jak zwał, i ma swoją sekcję rytmiczną, taką z prawdziwego zdarzenia, kontrabas, perkusję, fortepian najczęściej. No, mi się też udało nagrać taką płytę. Po wielu już płytach z Atom String Quartet dojrzałem do tego, aby nagrać płytę własną. Nadaję jej tytuł Inside. No bo znowuż jakby są tam moje kompozycje, moje wewnętrzne przemyślenia i to wszystko starałem się przelać na papier, bądź też na, nie wiem, na płytę, na mikrofon. Inside. Tak, jest to moja pierwsza jakby płyta jako po prostu band lidera, aczkolwiek już jest napisana kolejna płyta i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zostanie nagrana. Także, a Inside też w bardzo fajnym składzie udało mi się nagrać, ponieważ Krzysztof Herdzin na fortepianie, Robert Kubiszyn na basie, Łukasz Żyta na perkusji i gościnnie Jacek Kotlarski również śpiewa w jednym utworze. No, ja lubię tę płytę, ale też mam do tego bardzo taki stosunek, no, osobisty, więc myślę, że była udana, ale to też już jakby minęło ze 3 lata od tej płyty, do tego już czuję potrzebę nagrania kolejnej w takim składzie. Mogę tylko zdradzić, że w międzyczasie nagrałem w ogóle jeszcze płytę 2 tygodnie temu w duecie skrzypcowym. Napisałem duety skrzypcowe, takie zupełnie klasyczne i płyta już jest nagrana, jest właśnie, miksuje się. A zdradzisz, kto jest drugim skrzypkiem? Tak, drugim skrzypkiem jest świetny skrzypek Christian Danowicz, który jest totalnym mieszańcem, bo się urodził w Buenos Aires, mieszka w Polsce, pochodzi też z Francji, jest pochodzenia żydowskiego, rosyjskiego. No to totalny miks. Jest koncertmistrzem orkiestry Leopoldinum we Wrocławiu obecnie. I nagraliśmy płytę po prostu w duecie, wszystkie moje kompozycje, które właśnie ukażą się na płycie, ale też ukażą się w nutach, ponieważ właśnie wydaje również w nutach te duety z myślą w ogóle o skrzypkach klasycznych, no powiedzmy zaawansowanych, więc tam jakby nie ma improwizacji, ale to są moje kompozycje i wszystko jest zapisane w nutach. Będą trzy zeszyty nut. No to trzeba nam tu zapisać, że będziemy następny program w przyszłości realizować na ten temat. Tymczasem wysłuchamy jednego utworu, który wybrałeś z płyty Insight. Jej tytuł First Waltz, pierwszy waltz. Thank you.
To był pierwszy walc z płyty Inside kwartetu Dawida Lubowicza. Dawid, twój następny wymiar muzyczny to Teatr Roma. Opowiedz nam o twojej działalności, o twojej roli w tymże. No, Teatr Roma jest mi bardzo bliski, ponieważ to było takie moje pierwsze, bardziej poważne miejsce pracy. Ja tam się po prostu dostałem do orkiestry. To jest teatr musicalowy w Warszawie w 2004 roku i tak jestem z tym teatrem związany już wiele lat. Grałem w wielu produkcjach, w wielu musicalach, a też razem ze swoim rodzeństwem, z moim bratem i z siostrą jesteśmy w tym teatrze jakby zaangażowani. No a mój brat obecnie jest w ogóle dyrektorem muzycznym tego teatru. Dyryguje, pomimo tego, że jest też pianistą, dyryguje tam spektaklami i w 2016 roku dostaliśmy obaj taką propozycję, żeby napisać po prostu muzykę do musicalu. I tak powstał właśnie musical Piloci, opowiadający o perypetiach w ogóle II wojny światowej. Bardzo, bardzo ciekawa historia i zagraliśmy ten musical chyba około 500 razy. Więc prawie 2 lata, 2 sezony codziennie był ten musical i tutaj muszę się pochwalić, bo właśnie otrzymałem platynową płytę. Platyna właśnie przyszła do mnie. A to platyna, no to już jest nie lada wyczyn, bo to po prostu się wiąże z bardzo dużą ilością sprzedanych płyt. Także musical Piloci na płycie jest dostępny. Ile tych płyt ma być, żeby dostać platynę? Nie wiem, ile to jest na rynku polskim, ale z 30 tysięcy czy więcej, nie wiem. Nie wiem. Not bad. No to posłuchajmy czegoś z musicalu Piloci. Co to będzie? To będzie utwór w ogóle w wersji angielskiej. Bardzo chciałem, żeby się znalazł tutaj właśnie na potrzeby naszego wywiadu, ponieważ wszędzie w Polsce jakby krąży ten song w wersji polskiej, a w angielskiej jest dość mało wykonywany. Nie obiecuj nic. Piosenka. Find my prize. Don't you laugh too loud.
hope you like that piece of music, vocal for a change. And now, Dawid, jeszcze kolejny wymiar twojej działalności to jest współpraca z akordeonistą krakowskim Jarosławem Besterem. To już słuchałem pewnych utworów i brzmi to bardzo, bardzo frapująco. Opowiedz o tej swojej współpracy z Jarkiem Besterem. Ta współpraca z Jarkiem Besterem rozpoczęła się w 2015 roku i to był dla mnie taki dość trudny moment, ponieważ akurat wtedy wchodził jakiś musical, w którym chyba nie grałem, w Romie, więc miałem dużo czasu, a tym samym mniej pracy. Więc jak Jarek się do mnie odezwał, czy bym się podjął po prostu współpracy z zespołem Bester Quartet, to bardzo się ucieszyłem, ponieważ znałem ich już dużo wcześniej jako The Krakow Klezmer Band. Oni zjeździli cały świat, wydali po prostu 8 płyt w wytwórni Cadik u Johna Zorna. Więc po prostu no, wiedziałem jakby z kim mam tutaj do czynienia. No, dla mnie Jarek Bester jest jednym z najlepszych tak naprawdę akordeonistów w naszej części Europy, to na pewno. I to mówię z pełnym przekonaniem. Więc udało mi się i też już zdążyłem z Bester Quartet zwiedzić trochę świata. Wczoraj nawet graliśmy koncert tutaj w Warszawie i cieszę się, że po prostu mam przyjemność. Też moje takie kolejne zainteresowania, muzyka klezmersko-żydowska w połączeniu z jazzem. No, robię to, co lubię w tym zespole. Super. Co wysłuchamy z tego repertuaru? To będzie utwór Die Lalke, czyli lalka Jarka Bestera. Posłuchajmy. Thank you.
To był utwór z repertuaru i z Twojej współpracy z kwartetem Jarosława Bestera. W zasadzie na tym zakończymy. Czas upływa. Dziękuję za udział w tym programie, ale na pożegnanie wysłuchamy jeszcze jednego utworu z płyty Insight kwartetu Dawida Lubowicza. Thank you very much for your attention. I hope you enjoyed the program. And as a sort of a farewell, let's listen and see yet another piece of music from Inside, the album by Dawid Lubowicz Quartet. And this is jazz arrangements of his song titled Pieśń Roxany, Roxana Song. Thank you very much and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.